Dzisiaj Julia Nowicka, cześć. Witam wszystkich. Cześć, a masz tło łódzkie, typowo, bo ja już z kimś z Łodzi rozmawiałem i podobną białą cegłę z tyłu widziałem. Jesteście w jednym mieszkaniu, chyba z Julką Twardowską. Nie, Julka Twardowska w Radomiu, przepraszam. Z Marysią Stencel, razem mieszkacie? Prawie, mieszkałam na jednym osiedlu w każdym Ale to razie. chyba jeden dekorator wnętrz wam kończył, ale ładnie w każdym razie. Co u ciebie, jak się czujesz? A u mnie wszystko dobrze. Mamy teraz zwycięską falę, także bardzo się cieszę. A tak poza tym, no to co, ciężko trenujemy. Tak naprawdę ograniczamy wyjścia jak możemy, wiadomo, przez koronę. I w zasadzie nasze życie, myślę, że każdego się teraz opiera na hala, dom, ewentualnie jakiś sklep, bo wiadomo, żeby nie było ryzyka zakażenia. No to czyli nuda ogólna. To o nudzie nie będziemy gadać, bo wszyscy przeżywamy to samo. To ja zacznę, zadam ci jedno pytanie. Nazwisko Wagner coś ci mówi? Oczywiście, że tak. No to co ci mówi? No przede wszystkim to, że przynajmniej ja miałam przyjemność 3 lata być w szkole z trenerem Grzegorzem Wagnerem. I bardzo miło wspominam ten czas i treningi z nim. No to widzę, że się rozumiemy. A wiesz, czemu pytam? Ja mam tę przyjemność, znaczy w odległych czasach prehistorycznych, jeszcze długo, długo przed tym, jak ktoś o tobie pomyślał, że będziesz na świecie, to ja grałem z tym człowiekiem. I powiem ci, że jak cię widzę, to bardzo mi go przypominasz ze sposobu rozegrania. To coś w tym jest, on cię nauczył, napatrzyłaś się na niego. Czy w ogóle ty widziałaś kiedyś, jak Grzesiek grał? Tak, widziałam. Na pewno był osobą, która bardzo dużo mi jakby zyskałam świadomości i tak naprawdę to dzięki niemu przeszłam na pozycję rozgrywająca, bo to właśnie trener Wagner we mnie zauważył to, że mogę być rozgrywającą i też dzięki niemu jestem tu, gdzie teraz jestem, bo bardzo dużo wyniosłam od A opierałaś niego i się? do szkoły. Nie chciałaś być rozgrywającą. Dlaczego? Czekaj, do tego zaraz wrócimy. A czemu siatkówka? Jesteś z Częstochowy, co? Dlatego, że chłopaki w Częstochowie grali w siatkówkę? Czy nie, to się nie. Stało? Moja rodzina jest związana z siatkówką i ja po prostu poszłam w ślady rodziców. No wiem, że tata przyjeżdża na mecze, bo to już wróble ćwierkają siatkarskie dookoła, tak, że często bywa na meczu. Mama grała, ciocia chrzestna grała, tata też grał. Wszyscy w siatkówkę? Tak. No to nie było wyjścia już. Myślałem, że koszykarką zostaje. Skazano. Skazano na siatkówkę, trafiłaś do Szczyrku, dobrze mówię, tak? I tak, trafiłaś na Grześka i co, przepraszam, trenera Grzegorza Wagnera. I co, to on wymyślił, że będziesz rozgrywać? Tak, ja już do tej szkoły przyszłam jako rozgrywająca, bo trener powiedział, że jeżeli mam przyjść do tej szkoły, to tylko na rozegranie. No i ja się zgodziłam, bo stwierdziłam, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, że tak powiem, i postawiłam wszystko na jedną kartę. Ciężko pracowałam nad tym, żeby dogonić jak najszybciej dziewczyny na swojej pozycji, bo to było najcięższe zadanie i cieszę się, no najlepsza decyzja w moim życiu. Czy wiesz, jaki charakter miał twój mentor? Jakim zawodnikiem na boisku był Grzegorz Wagner? Jak się śmiejesz, to chyba wiesz. No to powiedz, jakim był. Kilka takich anegdotek mi opowiadał. Bardzo mi zapadła w pamięć jedna rzecz. Pamiętam, jak rozmawialiśmy po jakimś meczu i mówił, że no, że jak on grał, przepraszam, że tak mówię bezpośrednio, to rozgrywał piłki na bez bloku, na pojedyncze bloki, był jakiś tam ważny mecz, końcówka, chłopaki tam nie pokończyli, nie wiem z jaką drużyną to było i trener mówił mu, żeby mimo podwójnego, potrójnego bloku zagrał do tego zawodnika, a trener Wagner się wtedy uparł i powiedział i zagrał odwrotnie i 3 razy zagrał, mimo że na pojedynczy blok, to było to
to nie skończyli akcji i przegrali jakieś tam ważne spotkanie. I to mi zapadło w pamięć, że na pewno był dosyć uparty, jeśli chodzi o swoje takie poglądy na to. No, dosyć to jest mało powiedziane. Ja akurat miałem tę przyjemność, no bo przyjemność, bo ja bardzo Grzegorza ceniłem jako zawodnika. Natomiast charakter miał, szukam takiego dobrego słowa, może nie wiem, czemu podłość mi przychodzi do głowy, ale tu bym przesadził. Tak naprawdę miał ciężki charakter. Był doskonałym zawodnikiem i on potrafił pociągnąć zespół bardzo mocno. Naprawdę ten charakter był na tyle mocny, że to on decydował na boisku. I teraz powiedz, wracając, zostawmy trenera, twojego mentora. Jakim ty jesteś zawodniczką? Jak siebie oceniasz? Masz coś z tego, czego próbował cię nauczyć trener Wagner? Na pewno cząstka jego jest we mnie. Może nie bezpośrednio z charakteru, ale gdzieś tam zawsze staram się wyciągać od osób to, co najlepsze i to, co mają fajnego do przekazania i myślę, że tym bardziej, jeśli zaczynałam swoją przygodę na rozegraniu z trenerem Wagnerem, to dużo wyniosłam od niego jako osoby ogólnie i technicznie i z charakteru. No w tym roku grałaś, miałabyś okazję, gdybyś sobie palca nie złamała, grać cały czas, ale o tym już zapomniałem, palec zdrowy, rozumiem, zaleczony, wszystko w porządku, grasz. Tak, tak. Jaki plan na przyszłość? To znaczy? No, na pozycję rozgrywającej, no trzeba mieć ambicje, jak jesteś jak trener Wagner, no to myślę, że ambicji ci nie brakuje. Ja nie jestem jak trener Wagner, znaczy ja myślę, że każdy tam ma swoją ścieżkę do przebycia i to jest bardzo indywidualna sprawa, aczkolwiek szczerze mówiąc mam gdzieś tam swoje cele wyznaczone. Myślę, że na razie nieźle mi to idzie, jeśli chodzi o osiąganie tych małych celów, małymi kroczkami tak jakby. Szczerze teraz skupiam się, tak naprawdę żyję z dnia na dzień, bo troszeczkę ta sytuacja, ten COVID wymusza to na nas. Tak naprawdę nie wiadomo, czy za tydzień odbędzie się mecz. Wiadomo, że ja mam jakieś tam swoje przemyślenia na przyszłość, ale one są na razie tak niepewne i niejasne, że bo tak naprawdę nie wiadomo, co będzie za tydzień, prawda? No to dosyć rozsądne to, co słyszę, także nie wybiegając za daleko w przyszłość, to chociaż powiedz, jak najbliższy mecz, kogo macie na rozkładzie, będziecie miały, bo to będzie, jeżeli wygracie, to który szósty mecz rzędu, jeżeli wam się uda, tak? Czy przepraszam, po przegranej, nie, szósty mecz rzędu będzie, tak? Dobrze mówię? Wygraliśmy już 7 z rzędu i teraz gramy w poniedziałek z Wrocławiem. Mam nadzieję, że wywiążemy się z zadania i wygramy. To tego ci życzę. Ja ci dziękuję za poświęcone kilka minut. Tak jak się umawialiśmy, długo nie było. Mam nadzieję, że nie było też boleśnie. Powspominaliśmy trenera, którego serdecznie pozdrawiamy i mam nadzieję, że się nie obraża za to, że ma mocny charakter, bo to nie jest, nie, to nie jest wada, a zaleta. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Powodzenia w kolejnych meczach. Zdrowia przede wszystkim. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Hej.